Z pierwszego rozeznania wynika, że do naszych oddziałów przedszkolnych przyjdzie około 30 przedszkolaków. W tym tygodniu czekamy na złożenia przez rodziców deklaracji. Są to deklaracje przyjęcia do oddziałów przedszkolnych w okresie epidemii, a także oświadczeń. Rodzice mają do pobrania na stronie internetowej te dokumenty i muszą je złożyć poprzez skrzynkę mailową szkoły albo mogą je wrzucić do skrzynki, która znajduje się na portierni przy wejściu głównym do szkoły. Ustalone zostały kryteria przyjęcia dzieci do oddziałów przedszkolnych i przede wszystkim pierwszeństwo mają te dzieci, których rodzice pracują, czyli nie mogą pogodzić pracy zawodowej z opieką nad dziećmi, ale także jeśli jeden rodzic pracuje na przykład w systemie ochrony zdrowia albo w służbach mundurowych, czy też w handlu, także te dzieci będą w pierwszeństwie przyjmowane. 30 dzieci to chyba zdecydowanie mniej niż normalnie uczęszczało. No właśnie, normalnie przyjmujemy 140 dzieci, teraz 30 zadeklarowało się. Maksymalnie możemy po obliczeniu już powierzchni użytkowej i zastosowaniu się do wytycznych głównego inspektora sanitarnego możemy przyjąć my w oddziałach przedszkolnych 65 dzieci. Gdyby jeszcze się okazało, że rodzice, którzy potrzebują takiego wsparcia są, to jeszcze póki co ten limit wolnych miejsc macie. Tak, tak, możemy przyjmować. Jest kilkanaście deklaracji już złożonych przez rodziców, że dzieci będą uczęszczały od poniedziałku do naszego przedszkola. Może przyjść więcej, jeżeli będzie większe zainteresowanie? Mamy zabezpieczone zgodnie z wytycznymi głównego inspektora sanitarnego 32 miejsca, ale są to miejsca dla rodziców pracujących, którzy nie mają innej możliwości, jak tylko zostawienie dziecka pod opieką przedszkola. Będą prowadzone przede wszystkim zajęcia opiekuńcze przez nauczycieli i zapewniona jak najlepsza opieka zapobiegająca właśnie rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Będziecie Państwo każdemu dziecku przy wejściu do przedszkola mierzyć temperaturę? To też ma być jakiś wskaźnik, czy dziecko jest zdrowe. A co jeżeli ono dostanie temperatury na przykład w trakcie zajęć, bo tak bywa czasem u dzieci? Jeśli się źle poczuje w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu, pod naszą opieką, to wtedy mamy zabezpieczone, wydzielone pomieszczenie, w którym będziemy izolować to dziecko i niezwłocznie prosić rodzica o odbiór takiego dziecka. Jak pani sądzi, 15 dzieci na razie zadeklarowanych, być może będzie więcej. Rodzice mają obawy, żeby dzieci przeprowadzić do przedszkola, czy może po prostu w związku z tymi różnymi reżimami szukają innego wyjścia z sytuacji? No jest to sytuacja trudna i problem trudny zarówno dla nas, jak i przede wszystkim dla rodziców. Czy zdecydować się na przeprowadzenie dziecka do przedszkola w takiej sytuacji. Rodzice zostali powiadomieni, poinformowani o obowiązujących procedurach, więc są świadomi tego, że takie, a nie inne warunki będziemy dzieciom zapewniać. Będzie rygor sanitarny obowiązywał w przedszkolu. Usunęliśmy dywany, jak widać tutaj nie ma dywanów. Usunęliśmy znaczną część zabawek. Zostały tylko te, które można zdezynfekować. Dzieci do oddziałów przedszkolnych nie będą mogły przynosić żadnych zabawek. Na razie mowa jest o tym okresie do końca roku szkolnego. Wiadomo coś o dyżurach wakacyjnych? Na ten moment nic nie wiemy. Nasze oddziały przedszkolne będą prowadziły dyżur w pierwszych tygodniach lipca i na ten moment taką informację mamy.